Witam Was bardzo serdecznie, dyrektorzy finansowi, chociaż dzisiaj w praktyce eks-dyrektorzy finansowi. Porozmawiamy sobie na temat współpracy dyrektora finansowego z Radą Nadzorczą. Ja też byłem dyrektorem finansowym, więc będziemy mieli trójgłos w naszej dyskusji. Panowie też jesteście członkami rad nadzorczych. Więc też ta nasza perspektywa będzie momentami odnosiła się do płaszczyzny samej Rady Nadzorczej, chociaż będziemy starali się ukierunkować naszą rozmowę przede wszystkim na obszar dyrektora finansowego. Filip Gorczyca, witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry wszystkim. Biegły rewident, członek ICCA, członek Zarządu Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych, członek rad nadzorczych spółek giełdowych, Rafał Kozłowski, witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, cześć. Jak mamy na slajdzie pokazane, były dyrektor finansowy Banku Polskiego PKO w latach 2018-2021 i też członek rad nadzorczych. Okej, myślę, że możemy rozpoczynać oficjalnie nasze spotkanie. Ciekawe, że też o 12.59 zakończymy, czy może jednak 12.58, a może chwilę wcześniej. Słuchajcie, dziękuję, że przyjęliście zaproszenie do podzielenia się własnymi doświadczeniami w ramach waszej jakby perspektywy współpracy dyrektora finansowego z Radą Nadzorczą, ale ja pozwolę sobie od takiego bardzo fundamentalnego pytania, trochę nawet może kontrowersyjnego, czy w zasadzie mamy o czym rozmawiać? Czy taki dyrektor finansowy jest partnerem dla Rady Nadzorczej? Jaka jest wasza perspektywa? To może ja sobie pozwolę rozpocząć. Proszę, proszę. To, po pierwsze wydaje mi się, że zależy to oczywiście od tego, jaką sytuację mamy w spółce, tak? I od wielu bardzo czynników, czy to jest spółka giełdowa, czy nie giełdowa. Czy jest to spółka prywatna, czy jest to spółka należąca do Skarbu Państwa albo samorządu, czy jaki jest etap rozwoju spółki, jakie są kompetencje i doświadczenie poszczególnych członków Rady Nadzorczej, zarządu, przyjęte zwyczaje w tej spółce, no jak coś się sprawdza, to też może nawet jak odbiegać od jakiegoś modelowego rozwiązania, to też może należy to kontynuować, a nie niszczyć. Od stopnia zaangażowania rady, od zaufania wzajemnego i tak dalej, można by długo wymieniać. I w zależności od tego, i na koniec, najważniejsze przede wszystkim od tego, jaki jest zakres kompetencji i pozycja w spółce dyrektora finansowego. Tak? Bo jedna skrajność jest taka, że jest to osoba numer dwa po prezesie i tak jest nawet coraz częściej, tak? W coraz większej liczbie spółek mamy taką sytuację. A nawet można jeszcze dalej pójść ze skrajnością. Ja nawet doświadczyłem przez pewien czas akurat z ramienia Rady Nadzorczej sytuacji, gdzie prezes pełni funkcję jednocześnie dyrektora finansowego, tak, przez pewien czas, więc to jest jedna skrajność. Druga jest taka, że jest to osoba gdzieś poniżej zarządu, która de facto pełni funkcję głównego księgowego czy takiego no, plus kontrolera finansowego i ma zdecydowanie niższą i słabszą pozycję. I w takiej sytuacji no to ta komunikacja na pewno zupełnie inaczej w praktyce wygląda, no i też powinna inaczej wyglądać. Więc ogólnie to zależy, ale myślę, że trend jest taki, że patrząc tak na przestrzeni lat, ostatnich czy nawet dekad, że ta rola dyrektora finansowego jest coraz większa. Tak jak kiedyś w dawnych czasach to był właściwie główny księgowy, potem główny księgowy łamany na kontroler finansowy. No a teraz, tak jak powiedziałem, w wielu spółkach jest to osoba numer dwa po prezesie, gdzie tam dochodzi wiele innych obszarów. No i coraz wraz z tym, jak coraz większą rolę dane i zarządzanie danymi pełni w organizacji, to ta rola dyrektora finansowego też pewnie będzie coraz większa. Ona oczywiście się nie zmienia tak szybko jak i niektóre inne obszary za sprawą rewolucji cyfrowej. Czasem tego nie dostrzegamy, tak, że jak szybko się wszystko zmienia, ale no jak sobie popatrzymy na to, jak był postrzegany dyrektor finansowy w czasach, kiedy my gdzieś zaczynaliśmy karierę na przykład, a jaki zakres zadań miał, a jaki teraz, to, no to są to trochę różne światy.
Ja może uzupełnię, bo założyłeś Piotr w pytaniu taką formułę, czy dyrektor finansowy jest partnerem dla Rady Nadzorczej. Żeby być dla kogoś partnerem, to wymaga dwóch stron co najmniej, czyli dyrektora finansowego i Rady Nadzorczej. Wtedy jest partnerstwo. W związku z czym na co chcę zwrócić uwagę, to jest to, że to również zależy od tego, jakie są oczekiwania Rady Nadzorczej wobec takiego człowieka, a nawet bardzo pragmatycznie, kto tego człowieka powołuje. To jest Rada Nadzorcza, czy może on jest powoływany na wniosek prezesa, przez Radę, ale na wniosek prezesa. Wtedy jego umocowanie w spółkach bywa zupełnie różne, ale co do zasady, dyrektor finansowy może być partnerem dla Rady Nadzorczej i może realizować swoje funkcje w takim modelu partnerskim, o którym pewnie powiemy trochę szerzej za chwilę. Czyli jak tradycyjna odpowiedź, to zależy, tutaj się idealnie sprawdza, że pewnie jak te kilkadziesiąt tysięcy dyrektorów finansowych i kilkadziesiąt tysięcy rad nadzorczych, no to każdy model pewnie będzie inny trochę, zależny od tego, jaka jest struktura spółki, jaka jest jej historia, tak, jakie jest choćby, nie wiem, podejście akcjonariuszy czy wspólników. Tak rozumiem waszą wypowiedź, że w zasadzie chyba nie ma jakiegoś takiego modelu idealnego. No właśnie, a propos modelu, czy gdybyście mieli sobie taką wyobrazić idealną współpracę na linii dyrektor finansowy, pewnie członek zarządu, a rada nadzorcza, to jaka ta współpraca by wyglądała? Jak to widzicie? Może Filip, proszę. Znaczy tak, to z zastrzeżeniem tego, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, czyli że w praktyce to modelowe podejście w zależności od specyfiki też powinno być różne, ale jeśli modelowe rozumiemy jako takie teoretycznie modelowe na potrzeby podręcznika czy to, no to oczywiście pewnie trzeba tu mówić o i gdzieś tam patrzeć na to, jak funkcjonują duże spółki giełdowe, tak? Bo tam jest pewnie to najbardziej takie zbliżone do takiego modelowego ujęcia, że mamy realną, a nie fasadową radę nadzorczą, która rzeczywiście jest zaangażowana, ma też, odbywa się regularne raportowanie do Rady Nadzorczej, mamy regularne posiedzenia Rady Nadzorczej i tak dalej. I wydaje mi się, że nawet jeśli sami jesteśmy w zupełnie innym typie spółki, czyli na przykład spółki ze 100% akcjonariuszem, spółce niegiełdowej, gdzie bardziej jest oczekiwanie, żeby rola Rady była taka doradcza, a nie nadzorcza w praktyce, to mimo wszystko wydaje mi się, że to jest właśnie dobre pytanie. Trzeba pamiętać o tym, jak wygląda ten idealny, czy taki modelowy obraz, bo jednak regulacje i potem w praktyce też odpowiedzialność, o której trzeba pamiętać, to podczas poprzedniej paneli było podkreślane, ona jednak, ją będzie wyznaczać ten jednak modelowy sposób funkcjonowania, tak? Bo potem w sytuacji, kiedy pójdzie coś nie tak, albo trzeba będzie się z innych powodów spowiadać z tego, co robiliśmy, czy nawet już takiej zwykłej przyzwoitości, tak? To jak potem ktoś by nas zapytał, dlaczego postąpiliśmy tak, a nie inaczej, no to trzeba pamiętać o tym, powiedzmy, że takim modelowym ujęciu, bo ciężko będzie się potem tłumaczyć, że ja tutaj niby byłem członkiem rady, ale tak naprawdę oczekiwano ode mnie tylko doradztwa i to w jakimś tam określonym zakresie, tak? Nikt mi nie mówił, że mam robić coś więcej. Więc wydaje mi się, że w tym modelowym ujęciu, no to mamy faktycznie taką zaangażowaną radę nadzorczą i CFO, który faktycznie jest kluczowym, obok prezesa, kluczową osobą w komunikacji z radą nadzorczą do rady nadzorczej, jeśli chodzi o ten obszar wszystkich danych twardych dostarczanych, danych finansowych w szczególności, no to nawet tą osobą najważniejszą, tak, no bo z nim głównie rada nadzorcza w praktyce będzie rozmawiać zazwyczaj, a nie z prezesem. I on będzie referował i odpowiednie punkty, które na przykład dotyczą danych finansowych. W związku z tym, w tym modelowym ujęciu, no pewnie jest tak, że z perspektywy Rady Nadzorczej mamy dwie zazwyczaj najważniejsze osoby, prezes i właśnie CFO. Dobrze, to popatrzmy na to modelowo, tak też praktycznie, jak to przebiega, bo ten CFO funkcjonuje w takim trójkącie, można powiedzieć, czyli obok Rady Nadzorczej jeszcze jest wspomniany przez Filipa prezes.
który, jak to mają w prezesie zwyczaju, jest najważniejszy w firmie i to też nie powiedział. Teraz modelowa współpraca nie może polegać na tym, że dyrektor finansowy robi pewne rzeczy bez uzgodnienia z prezesem, czyli on nadal musi utrzymywać bardzo wysoki poziom komunikacji, otwartej komunikacji nie tylko z radą, ale też z prezesem. Czego będzie rada od niego oczekiwała w modelowym rozwiązaniu? Przede wszystkim tego, żeby dostarczał wiarygodne dane finansowe, żeby je uwiarygadniał, żeby wyjaśniał pewne zjawiska, które w tych danych finansowych są dostępne. W mniejszym stopniu pewnie rada od tego człowieka będzie oczekiwała, żeby on challenge'ował biznes, czy żeby na bieżąco prowadził jakiś projekt. I będzie głównie interesowało z perspektywy rady to, żeby zapewniał wiarygodne informacje, które radzie umożliwiają potem ich raportowanie, o czym była też mowa przed chwilą, na poprzednim panelu, jak i które radzie pozwolą ocenić sytuację spółki. W związku z czym tam jest ten kanał komunikacji, o którym mówił Filip, bezpośredni między CFO a radą nadzorczą, to CFO zwykle referuje sprawozdania finansowe, ale już jak przechodzimy do takiej pragmatycznej rzeczy, jak odpowiadanie na pytania rady nadzorczej, to tutaj pierwszeństwo ma prezes. I ta komunikacja między CFO a prezesem to znaczy czasem wymiana spojrzeń pod tytułem, kto na które pytanie udziela odpowiedzi, więc to musi się odbywać w pewnym zaufaniu, w takim rozwiązaniu modelowym, zaufaniu nie tylko między radą a CFO, a też między prezesem a CFO. Warto jeszcze może dodać, jeszcze w uzupełnieniu tego, co powiedzieliśmy, że żeby też nie opierać się tylko na własnych jakichś przekonaniach i niczym niepopartych tezach, że są również badania przeprowadzane, były w różnych miejscach na świecie, które dobitnie pokazały, że spółki, które mają ład korporacyjny, właśnie taki modelowy, statystycznie znacznie lepiej sobie radzą niż te spółki, które, w których od tego modelu gdzieś tam daleko odbiegamy. Na przykład w Korei Południowej, przykładowo, żeby tam z różnych miejsc na świecie pokazać, to nawet 160% lepiej te spółki działające modelowo performowały. Z kolei w Brazylii na przykład wyszło, że miały 45% wyższe marże netto i no i to można jeszcze tam długo cytować, ze Stanów Zjednoczonych i tak dalej, ale mi chodzi o to, że są liczne badania, które pokazują, że jednak ten właśnie modelowy, na którym się tu skupiliśmy, sposób funkcjonowania jest bardziej efektywny zazwyczaj. Ale też warto chyba zwrócić uwagę na to, że my mówimy o pewnym rozwiązaniu modelowym, które nam się wydaje. Dlaczego? Dlatego, że rola dyrektora finansowego nie jest zakuta w jakiekolwiek przepisy, czy to prawne, czy nawet przepisy ładu korporacyjnego, które choćby obowiązują na giełdzie papierów wartościowych, prawda? Te dobre praktyki w ogóle nie wskazują roli dyrektora finansowego, więc to modelowe rozwiązanie jest też rozwiązaniem elastycznym. Ono może być kształtowane w zależności od tego, jak funkcjonuje dana spółka. Ale... Tak, ja mówiłem szerzej o modelu, z którego tam jednym z elementów jest ten przedmiot naszej rozmowy, tak? Tylko na podkreślenie bardziej było tego, że żeby właśnie pamiętać, jaki jest wzorcowy, powiedzmy, jak wygląda idealny świat, bo nawet jeśli od niego odchodzimy, to trzeba mieć przynajmniej tego świadomość, tak? Że gdzieś jesteśmy trochę inaczej i musimy z pełną świadomością wtedy działać, że okej, no być może w tej sytuacji rzeczywiście jest uzasadnione, żeby działać trochę inaczej, ale no cały czas trzeba mieć w pamięci, że jednak odbiegamy od tego modelowego sposobu funkcjonowania. Słuchajcie, pociągnę trochę wątek, który Rafał wskazał tam w jednym momencie. Jak ma się zachować dyrektor finansowy, gdy ma taką nadaktywną radę nadzorczą, która cały czas do niego coś pisze, coś od niego chce? Czy rzeczywiście tak rekomendujesz, jak powiedziałeś, że w zasadzie wszystko do zarządu, do prezesa, czy jednak inne podejście powinno być? Ja może powiem trochę o mojej praktyce w tym zakresie, bo rady nadzorcze nadaktywne się zdarzają, to prawda. I teraz co się wtedy dzieje? Przede wszystkim pamiętajmy, że rada nadzorcza składa się z wielu członków i pewien flow pytań, pewien flow komunikacji zwykle odbywa się za pośrednictwem przewodniczącego rady bądź za pośrednictwem przewodniczącego danego komitetu. Bo są regulaminy też komitetów, jeżeli te komitety, na przykład komitet audytu jest w takiej radzie powołany. I to jest narzędzie do wykorzystania. Ja nie mówię, że zawsze, ale narzędzie do wykorzystania, gdy rada staje się nadaktywna. Tak? Okej, odpowiemy na pytanie, jesteśmy gotowi, ale prosimy o zachowanie tutaj jednak pewnych wzorców regulaminu.
Druga rzecz, którą ja w praktyce stosowałem, bo takie pytania się zdarzały, to jednak otwarta komunikacja z prezesem. Czyli mam zapytanie, szanowny prezesie, spłynęło takie zapytanie, taką proponujemy odpowiedź. Zerknij, czy to jest zgodne z szerszą perspektywą, którą na pewno posiadasz, bo prezes zawsze patrzy trochę szerzej niż tylko przez pryzmat liczb i pewne pytania mogą mu też z pewnymi rzeczami się kojarzyć. Więc tak jak pokazuję, z jednej strony to są narzędzia regulaminowe, to są narzędzia zakute, te przepisy gdzieś w jakieś zasady współpracy, zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej Komitetu Audytu, a z drugiej strony to jest ta otwarta komunikacja zarówno z prezesem, bo ona jest niezwykle ważna, jak i z członkami Rady Nadzorczej. Ja zwykle starałem się unikać indywidualnych zapytań członków Rady Nadzorczej. Starałem się to przekierowywać jednak na to, żeby to było pytanie całego zespołu, czy to komitetu, czy to zespołu Rady, a też w praktyce spotkałem się z takim rozwiązaniem, że dopóki to zapytanie formalnie nie spłynęło ze strony Rady, to też na niektóre pytania po prostu nie odpowiadaliśmy, informując, że to musi się odbyć regulaminowo. Ale to są tylko narzędzia, tak? To znowu to zależy, to jest rozwiązanie elastyczne, bo jeżeli te relacje z Radą są bardzo dobre, jeżeli ta współpraca przebiega świetnie, jeżeli tam nie ma jakichś sytuacji konfliktowych między akcjonariuszami, to jest łatwiej. Jak dochodzi do sytuacji, które nie są spójne, gdzie akcjonariusze mają różne zdanie, to wtedy lepiej stosować te zapisy regulaminowe. Ja Piotr, w odpowiedzi na swoje pytanie, to bym powiedział tak żartem, że powinien się cieszyć przede wszystkim taki CFO, bo mimo wszystko moim zdaniem z dwojga z takich skrajnych sytuacji, że mamy radę nadaktywną albo kompletnie bierną, to jednak lepiej, jak ona jest nadaktywna, oczywiście przy założeniu, że jest kompetentna i nie ma tam jakichś bardzo dziwnych ludzi, którzy w sposób nieracjonalny się zachowują, no bo to wtedy rzeczywiście to już lepiej mieć bierną radę. Ale jeśli rada jest kompetentna i po prostu ta nadaktywność wynika z tego, że są pracowici i chcą swoją rolę dobrze wypełniać, to moim zdaniem na dłuższą metę, nawet jak to czasem może bywać uciążliwe, jest to dobre też dla CFO. Tak? Natomiast wydaje mi się, że ja bym wrócił do tego, co cały czas jednak jak mantrę powtarzał, to zależy, jaką mamy specyfikę i przede wszystkim jak się układają relacje. Ja mogę podać przykład z jednej spółki, w której też akurat pełnię cały czas jeszcze rolę. No tam się wykształtowały takie praktyki, że jest bezpośrednia komunikacja przewodniczącego Komitetu Audytu z poziomem poniżej zarządu. I oczywiście, to co do zasady, tak byśmy wiele osób by powiedziało, że to nie powinno tak wyglądać, ale jeśli to wszystkie osoby mają do siebie duże zaufanie, wszystkie osoby są profesjonalne i kompetentne, to jest to często bardziej efektywne po prostu, tak? I na przykład przewodniczący Komitetu Audytu bezpośrednio rozmawia z szefem relacji inwestorskich, z główną księgową, i tak dalej, tak, z szefem compliance, z szefem komitetu audytu, przepraszam, z szefem audytu wewnętrznego. I oczywiście trzeba, to wymaga też dużego wyczucia, w jakim zakresie, tak, no bo jeśli tu by odbywała się komunikacja, która by zaburzała na przykład równy dostęp do informacji wszystkich członków Rady Nadzorczej, albo właśnie była tak, no, prowadzona, że trochę mógłby mieć poczucie któryś z członków zarządu, że trochę, albo w szczególności prezes, że poza nim ktoś tam się stara jakieś informacje wydobyć, no to oczywiście zaburzyłoby to skuteczność takiego modelu funkcjonowania, ale jeśli wszystkie osoby są odpowiednio dojrzałe, to nawet taki model może działać. Mimo że mówię, pewnie tutaj i Piotr, i Rafał byście powiedzieli, że w praktyce raczej należy unikać takiej sytuacji, że jest tam powiedzmy komunikacja poszczególnych członków Rady, nawet jak to jest przewodniczący Rady czy przewodniczący Komitetu Audytu z osobami, które są poniżej zarządu. No, to często jest tak, że dyrektor finansowy jest w konkretnej sytuacji, w konkretnej firmie i już z jakimiś wypracowanymi mechanizmami, tak, już funkcjonuje w pewnej strukturze i na przykład ta Rada się z nim komunikuje jako całość albo w ogóle, albo się komunikuje mailowo. I myślę, że to, co z waszej wypowiedzi tak gdzieś jest ważne zdanie, no trzeba być czujnym, że tak powiem, tak? Jako członek, czy jako dyrektor finansowy, który może nie jest członkiem, a może jest, zależy od tego, tak, żeby gdzieś nie okazało się, że zbyt wiele informacji taki członek przekazał. Ale
Powiedz tak praktycznie od strony członka, od strony dyrektora finansowego, gdyby taki on po raz pierwszy dostał takiego maila od członka rady z pytaniem, jak powinien się zachować, jak powinien tak się modelowo zachować, jaka byłaby wasza rekomendacja w tej kwestii, tak? Czy temu jednemu odpowiedzieć, czy przesłać do przewodniczącego, jaka by była wasza rekomendacja? To, co ja robiłem w takich sytuacjach, to zwykle przygotowywałem odpowiedź, a następnie uzgodniałem z prezesem, czy wysyłamy, czy nie wysyłamy. I na tym się to kończyło. Wtedy wspólnie decydowaliśmy, czy może jednak to wymaga omówienia na Radzie, a nie tylko wysłania jednemu członkowi Rady odpowiedzi. Dochowujemy pewnej staranności w tym zakresie. Okej, czyli nie lekceważyć, tak? Nie. Robimy porządną robotę, tak? Porządnie się bierzemy za robotę, porządnie przygotowujemy odpowiedź, ale jak ją komunikujemy dalej, kiedy ta komunikacja wychodzi, w jakiej formie, to już sobie zostawiamy do uzgodnienia z prezesem. Jak to widzisz, Filip? Nie wiem, czy wróciłeś. Czy mógłbyś powtórzyć pytanie, bo mi coś na chwilę dźwięk ucięło. Uciąłeś. Co w sytuacji, gdy taki członek czy taki dyrektor finansowy otrzyma pytanie od jednego z członków Rady Nadzorczej, jakby jak rekomendujesz jego zachowanie w tym przypadku, tak? Rafał powiedział, że przygotowuje odpowiedź i konsultuje z prezesem jak tryb postępowania. Jak ty widzisz taką sytuację, gdyby taki dyrektor finansowy takiego maila otrzymał od jednego członka, bo od rady jest jakby inna historia, od jednego członka. Nie, to Rafał ma oczywiście rację, dokładnie tak jest, ale to mówię, przy założeniu, że jest taki dosyć sformalizowany nadzór korporacyjny, ład korporacyjny, że mamy rzeczywiście radę, bardzo dbamy o to, żeby wszyscy mieli równy dostęp do informacji i no mamy na przykład case, no chociażby takiej spółki jak duża spółka giełdowa, na przykład sektora finansowego. Natomiast mówię, no jeśli to jest pytanie, które ma charakter bardziej techniczny albo dotyczy jakiegoś obszaru, nie wiem, dotyczącego na przykład badania sprawozdania finansowego, nie, albo postępów teraz prac, no to po pierwsze czasem niekoniecznie wtedy jest wymagane, żeby też prezes wiedział, co jest odpowiadane, bo w ogóle może go to nie interesować, tak? I to oczywiście wymaga tutaj wyczucia po stronie wszystkich stron. Po drugie jest tak, że też niekoniecznie wtedy musi cała rada nawet być w to włączana. Jeśli ktoś tam akurat po prostu chciał dopytać, bo go coś interesuje, no to już trzeba po prostu no, tu mieć wyczucie, tak, i wiedzieć, co jest taką informacją, którą wtedy trzeba włączyć całą radę albo cały komitet przynajmniej audytu na przykład. A co jeśli wystarczy, że na przykład sam przewodniczący coś monitoruje, bo dotyczy to na przykład bardziej gdzieś tam koordynacji czy spraw technicznych. Słuchajcie, takim chyba oczywistym zadaniem dyrektora finansowego jest systematyczne raportowanie dla Rady Nadzorczej wyników finansowych, tak? Takie wydaje się najbardziej oczywista rzecz. I pewnie co miesięczne, a przynajmniej systematyczne. Jaka jest wasza ocena tej sytuacji? Jak widzicie, czy to rzeczywiście powinna być inicjatywa samego dyrektora? Jak to oceniacie taką tą czynność, która się wydaje oczywista, ale jaka jest wasza perspektywa? No, myślę, że pewnie modelowo, no to ten cykl miesięczny też jest takim pożądanym, ale bardzo różnie to może być, może co innego w startupie na przykład, a co innego, gdzie mamy na razie nie ma przychodów, a są tylko koszty i to jeszcze w miarę stałe, to być może tam nawet nie ma potrzeby monitorowania co miesięcznego, bo właściwie nie ma za bardzo o czym, tak? No, tylko by było to przesyłanie informacji dla formalności, a bez żadnej realnej wartości. Zupełnie na czym innym się tam trzeba skupić. Z kolei mogą być sytuacje, że na przykład mamy właśnie jakąś nową linię biznesu bardzo istotną, uruchamianą, albo właśnie mamy no spółkę taką młodą, ale która jednak ma przychody i one się bardzo dynamicznie zmieniają. Tam nawet może być tak, że co miesięczne raportowanie jest zbyt rzadkie. Więc to zależy, tak? Ale modelowo bym powiedział, że pewnie ten miesięczny tryb jest jakimś takim rozwiązaniem optymalnym. Pandemii, żeśmy pewnie raportowali co tydzień albo nawet częściej, tak, na początku pandemii, nie? Tak. Ja tutaj częściowo się z Filipem zgodzę, ale częściowo, bo to znowu zależy od tego, jaka jest rola Rady Nadzorczej. Jeżeli Rada Nadzorcza ma rolę bardziej nadzorczą, bardziej taktyczną, strategiczną, a mniej operacyjną, to powiedziałbym, że to miesięczne raportowanie będzie ją zbyt mocno obciążało i koncentrowało na detalach, które detale mogą utrudniać realizowanie jej roli doradczej bądź roli zarządzania strategiczno-taktycznego. W praktyce spółek giełdowych jest tak, że rady dostają informacje nie rzadziej niż raz na kwartał.
To wynika znowu tego, że giełda ma kwartalny cykl raportowania wyników finansowych. I wówczas raz na kwartał Rada poświęca takiemu sprawozdaniu najczęściej godzinę, dwie, by się z nim zapoznać. Półroczne, roczne sprawozdanie trwa trochę dłużej, bo jeszcze dochodzi interakcja z biegłym rewidentem. Natomiast może się poświęcać temu, co jest prawdziwe, co jest prawdziwym biznesem. To jest to też, o czym wspomniał Filip, że w przypadku kluczowych projektów, w przypadku jakichś kluczowych przedsięwzięć podejmowanych przez daną firmę, to raportowanie może być oczywiście częstsze, ono może również wychodzić się do dyrektora finansowego, żeby on pewne liczby uwiarygodnił. Natomiast takie zwykłe raportowanie cykliczne, to z czym ja pracowałem zwykle, to jednak były raporty kwartalne i uwaga, zawsze przedstawiane na spotkaniu. Nie zdarzyło mi się, żebyśmy mieli raportowanie polegające na tym, że wysyłam raport i go nie omawiam. To jest dość istotne, dlatego że wyjaśniając zawartość tego raportu i prowadząc dialog na spotkaniu, jesteśmy w stanie więcej z tego raportu zrozumieć niż tylko go wysławszy. Bardziej, że najczęściej są to opracowania liczące sobie co najmniej kilkadziesiąt stron. Dlatego tabelka w Excelu to jest nieczytelna, tak? Tabelki w Excelu to w ogóle nie polecam nikomu, a już tabel przestawnych na pewno nie polecam na etapie rady nadzorczej, to od razu mówię z góry. Natomiast to, co jest dobrą praktyką, to omówienie. To nie musi trwać godzinę czy dwie, tak jak powiedziałem. Jeżeli to jest prostsza spółka czy prostsze raportowanie, to może trwać krócej, ale ja bym powiedział nie rzadziej niż raz na kwartał. Oczywiście w sytuacjach, kiedy rada nadzorcza nieco przejmuje funkcję zarządu, zajmuje się bardziej zarządzaniem operacyjnym, bo na przykład właściciel jest już na poziomie rady, a nie potrafi jeszcze wyjść ze swoich butów zarządzania operacyjnego, to wtedy to raportowanie miesięczne, o którym mówił Filip, ma jak najbardziej zastosowanie. Tak. Znaczy tu masz rację, Rafał. Ja powiem tak, że to też właśnie zależy od branży, nie? Bo jeśli mamy taką specyfikę działalności, że miesięcznie w ogóle pewne dane, znaczy dane finansowe nie są tak naprawdę w pełni rzetelne, kompletne, bo chociażby szacunki niektóre są robione raz na kwartał, no to wtedy być może też, ale na przykład wyniki operacyjne są w miarę stabilne, no to wtedy jest tak, jak mówisz, nie? Z drugiej strony na przykład jak mamy spółkę handlową, no to wtedy też ten kwartalny, w większości przypadków bym powiedział, że na przykład tam jednak kwartalne raportowanie, no może być trochę zbyt rzadkie, nie? Jeśli mamy tak, że to są dosyć proste liczby, gdzie tam akurat mamy bardzo szybko dostępne dane na temat przychodów i kosztów i które jeszcze się zmieniają w zależności od tego, czy się właśnie jakaś kolekcja dobrze sprzedała, czy na przykład mamy pogodę taką, czy inną, czy sezon, no to tam rzeczywiście wtedy nie ma problemu raczej takiego, żeby przesyłać te dane, no zwłaszcza z paroma zdaniami komentarza, to powinno swoją rolę spełnić. Ale to, no, tak jak mówisz, to zależy właśnie od sytuacji, od wielu czynników. Tak, ja tutaj dodam dwie rzeczy, jeszcze zanim Piotr przejdziesz do kolejnych pytań. Po pierwsze, to co dobrze mi się sprawdzało zwykle, to było to, że Rada sobie robiła plan pracy na kolejne co najmniej pół roku. Wtedy dokładnie wiedzieliśmy, kiedy możemy spodziewać się posiedzeń Rady i na niektóre z nich planowaliśmy raportowanie finansowe. I to znakomicie porządkuje pracę, ale też powoduje, że buduje się pewien cykl, pewien taki zaplanowany sposób, przemyślany sposób działania. I to jest rzecz pierwsza. Rzecz druga, jak z każdym planem, to jest tak, że to jest tylko plan. I jak wystąpi pandemia albo wystąpi inne nieprzewidziane zdarzenie, to wtedy oczywiście ten plan wymaga zmian. I może się okazać, że wtedy z raportami przychodzimy częściej. Ale co do zasady, modelowo bardzo dobrze i w spółkach giełdowych, i w spółce niegiełdowej, w której byłem, sprawdzało mi się taki planowany sposób pracy, przemyślany sposób też raportowania. I to szczerze polecam. Ja może dodam rzecz trochę obok. Toczy się alternatywna dyskusja na czacie dla tych, którzy będą odsłuchiwali tą naszą rozmowę. Oni czatu nie będą widzieli. Bardzo ciekawe rzeczy dzieją na czacie. Wiem, czy panowie śledzicie na bieżąco. Możemy też się odnosić do tych stwierdzeń. Ale wracając do wypowiedzi twojej, Rafał, no wracamy do tego, do współpracy dyrektora finansowego z Radą Nadzorczą. Muszą chcieć dwie strony takiej współpracy. Nawet najlepszy raport wyników miesięcznych, kwartalnych nic nie da, jeżeli nikt nie będzie chciał go czytać, oglądać i nie będzie zainteresowany tym, co tam jest, tak? To dochodzimy do, wracamy właściwie do podstaw, nie? Tak jest, to pełna zgoda. Tak jest, tak jest. Słuchajcie, a co w takiej sytuacji, jakbyście rekomendowali, co robić,
kiedy Rada Nadzorcza nie chce żadnych informacji. Znaczy, co w sytuacji, gdy nawet ten dyrektor finansowy chciałby, jest taki doświadczony jak my tu razem wzięci i wiemy, że radę chcemy, że chcemy dostarczyć jej informacji, ale ona nie chce. Jak on, co ma postąpić? Jak waszym zdaniem powinien postąpić? Poddać się, czy może jakaś inna rekomendacja? Znaczy, po pierwsze to pytanie, czy założenie jest prawdziwe, że Rada nie chce, bo jednak ciężko sobie wyobrazić sytuację, chociaż znaczy inaczej, może nie ciężko wyobrazić, bo sam widziałem takie, ale to jednak rzadkie sytuacje, że faktycznie Rada po prostu nie chce. Nie? Może być bierna Rada, ale często jest tak, z mojego przynajmniej doświadczenia, że właśnie ten, który raportuje, czyli w tym przypadku CFO, zarząd, wysyła, coś wysyła i jest brak odzewu. Nie ma nawet maila z takim potwierdzeniem, że się otrzymało maila, już tym bardziej nie ma zadawanych pytań, ale jakby, przynajmniej na podstawie moich doświadczeń, jakby się podrążyło, to się jednak okazuje, że przynajmniej część członków Rady faktycznie się zapoznała z tym, co z każdym mailem, ze wszystkimi informacjami, a nawet niektórzy bardzo wnikliwie. Tak? Tylko być może na przykład no właśnie nie chcą za bardzo się komunikować poza trybem posiedzenia, a posiedzenia jakby no są tylko na przykład parę razy w roku i większość tych raportów gdzieś jest przesyłana poza posiedzeniem. Tak? Albo jest tak, że z innych powodów może trochę się czasem czują niekoniecznie kompetentni w danym obszarze i są przyzwyczajeni do tego, żeby zabierać głos tylko jak się czują ekspertem faktycznie. A tu na przykład jak mówimy o danych finansowych, to nie są może finansistami i dlatego nie chcą gdzieś tam się za bardzo angażować, ale to nie znaczy, że nie czytają, to po pierwsze. Ale nawet jeśli byśmy założyli, że faktycznie Rada Nadzorcza się mało interesuje, w większości przypadków bym rekomendował jednak, żeby mimo wszystko przesyłać im te raporty, zarówno we własnym interesie, jak i no, dla właśnie podtrzymania takiego ducha dobrego ładu korporacyjnego. I wydaje mi się, że gdzieś tam zazwyczaj przychodzi moment, że to się jednak okazuje, że się opłaciło. Oczywiście pewnie nie wysyłać tych raportów, że tak powiem, bez wiedzy zarządu czy prezesa zarządu, ale jakby robić to na takiej oficjalnej ścieżce, tak, żeby... Nie, to zdecydowanie, to tak jak Rafał powiedział, no ogólnie powinno być tak, że mamy bardzo jasno określone ramy i terminowość i zakres tego, co komunikujemy, a jeśli chodzi o takie zagadnienia, powiedzmy nie cykliczne typu, że comiesięczne raportowanie, no to dobrze mieć plan prac na cały rok, tak, żeby się przygotować. To jest dokładnie to, co przygotować. Ja bym do tego dodał, że pewnie nic na siłę, to znaczy, jeżeli Rada niczego nie chce, no to nic na siłę jej tam nie dawajmy, ale pewne minimum informacyjne takie dotyczące podstawowych parametrów bilansu i rachunku wyników oraz kluczowych ryzyk, te kluczowe ryzyka są tutaj istotne. Ja bym też wzorem Filipa tej Radzie regularnie udostępniał. Pamiętajmy, że to się też będzie zmieniać. To znaczy, wydaje mi się, że takich rad nadzorczych, które nie chcą informacji, już jest teraz niewiele. Natomiast zmiany kodeksu spółek handlowych będą powodowały, że będzie ich jeszcze mniej. Bo jeżeli na koniec dnia, na koniec roku, Rada Nadzorcza ma sporządzić sprawozdanie z swojej działalności oraz sporządzić sprawozdanie i przedstawić je nawet do KRS-u, no to ona jednak będzie się pod czymś podpisywała. I większość ludzi, która ma się pod czymś podpisać, no jednak ma taką refleksję, że dobrze by było coś wiedzieć. Dlatego ja liczę na to, że takich rad, które nie potrzebują podstawowych informacji finansowych, zasadniczo pewnie niedługo nie będzie w ogóle. Rzeczywiście reforma KSH, o której tu dzisiaj też trochę mówiliśmy, wymusi współpracę Rady z różnymi osobami w ramach organizacji, nie tylko z takimi oczywistymi jak zarząd, tak, czy główny księgowy, jeżeli mówimy o komitecie audytu. I być może rzeczywiście tych informacji, które ma dostarczać dział finansowy, będzie więcej i tych systematycznych, i tych ad hoc, tak, bo to pewnie systematycznie są łatwe do zaadresowania i tych interakcji z dyrektorem będzie więcej, nawet jak on nie jest członkiem zarządu, tak, czyli można powiedzieć na dzisiaj może być całkowicie obok rady, a nawet niedopuszczalny do tej rady, tak, bo to czasami tak jest, że zarząd nikogo nie dopuszcza do kontaktów z radą, pewnie bojąc się tego, że coś ten ktoś powie zbyt dużo. No teraz prawo rady, jakie ma możliwość rady, żeby każdego pytała o dowolną rzecz de facto w ramach organizacji,
no spowoduje, że najprawdopodobniej dyrektorzy finansowi będą częstszymi gośćmi na posiedzeniach Rady niż to było dotychczas. Tak ja to tak widzę tą perspektywę, o ile zakładamy, że Rada jest Radą cokolwiek chcącą, tak? No bo jeżeli rzeczywiście tam kilka zostanie jeszcze procent takich, które nie chcą nic, no to jak to mówią, nic na siłę, tak? Nic na siłę. Słuchajcie. Ja taką tylko myśl tu a propos tego, Piotr, co powiedziałeś, i a propos w sumie tych też poprzednich dyskusji, nawet podczas poprzednich paneli. Ja uważam, że jednak te wszystkie zmiany w prawie, które teraz potencjalnie następują i potencjalnie nastąpią, nastąpiły, one jednak największe znaczenie to mają dla sytuacji takich trudnych, tak, że mam jakiś konflikt, jakieś napięcia, jakieś dziwne bardzo, na przykład osoby w bardzo autorytarny sposób się zachowujące, na przykład prezesa i głównego akcjonariusza, który za bardzo nie chce rady nadzorczej, która mu się wtrąca. I to są rzeczywiście wtedy sytuacje, gdzie te różne zmiany w prawie mają znaczenie, ale w takiej zdrowo funkcjonującej spółce, gdzie mamy silną radę nadzorczą, profesjonalną, jest jakieś wzajemne zaufanie, to właściwie zmiany nie powinny mieć istotnego znaczenia na codzienne funkcjonowanie. Tak? Tam to już działa, tam to już w jakimś zakresie działa, jest jakaś wypracowana metodologia współpracy. Może ona mogłaby zostać jakoś zmodyfikowana, ale już funkcjonuje, już jakieś interakcje są rzeczywiście między osobami. Masz rację, że przepisy niestety wychodzą wtedy, gdy są sytuacje trudne. Przepisy i ich stosowanie tak naprawdę. Nie? Ale jak mówimy, wtedy też nie należą do rzadkości na naszym rynku zwłaszcza. Ale i też każda spółka, no nie ma spółki, która by nie miała jakichś perturbacji w swojej historii, tak? Statystycznie co kilka lat coś się w każdej spółce dzieje, mniej lub bardziej trudnego, więc nie można założyć, że spółka zawsze będzie spółką idealną. Słuchajcie, bo jak mówimy o trudnych tematach, to ja zadam takie pytanie od strony dyrektora finansowego bardzo mocno i pewnie gdzieś tam w głowach naszych słuchaczy też to pytanie się może pojawiać. No, załóżmy, że jest taka sytuacja, że w takiej spółce rzeczywiście nie jest idealnie. Dyrektor finansowy ma wiedzę na temat tych nieprawidłowości lub innych informacji, tak, których uważa, że jedynym potencjalnym adresatem może być rada nadzorcza. Tak, tak w jego ocenie stwierdził, że w zasadzie jedną osobą, której się może zwrócić z tym problemem, to jest rada nadzorcza. Czy on rzeczywiście tej rady powinien iść wtedy? I czy można powiedzieć, że to w ogóle jest, czy to jest w ogóle dobry pomysł, żeby brać pod uwagę radę nadzorczą w takich rozważaniach, szczególnie w tych radach, gdzie być może tej komunikacji nie ma dotychczas. Co sądzicie o takiej sytuacji, takim myśleniu, to może być po stronie dyrektora finansowego? Ja powiem tak, znaczy w takich trudnych tematach, które jednak w życiu każdemu z nas się zdarzyły i się pewnie jeszcze zdarzą, to ja zawsze wtedy mam w pamięci taką metodykę, którą zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych się, ona jest bardziej powszechna, znaczy metodykę rozwiązywania i podejmowania decyzji w trudnych sytuacjach. I tam ważne, żeby pamiętać wtedy, że mamy trzy perspektywy, przez które jednocześnie trzeba patrzeć na dany problem. Jedna to jest taka czysto ekonomiczna, druga prawna, a trzecia etyczna. Tak? I nie można patrzeć na zagadnienie i znaleźć rozwiązania, nie patrząc na nie najpierw z każdej z tych trzech perspektyw, bo wtedy bardzo łatwo właśnie popełnić błąd. Jeśli przykładowo będziemy mieli tylko etyczną na względzie, a zapomnimy o aspektach prawnych, no to możemy też się w kłopoty władować. Nie? Jeśli z kolei mamy na przykład tylko prawną perspektywę, no to możemy się zachować bardzo nieetycznie, albo czasem też prowadzić, narazić spółkę na ogromne szkody, tak, i tym samym akcjonariuszy. Więc przez te trzy perspektywy trzeba patrzeć i gdzieś wypadkowa, no na podstawie tych wszystkich trzech perspektyw, tę naszą decyzję wtedy łatwiej nam jest zazwyczaj podjąć, chociaż często te sytuacje są wyborem mniejszego zła. I od tego zależy, no, zależy to od tego, jakie to konkretnie jest zdarzenie, właśnie jakie są relacje z Radą i tak dalej, nie? Ale wydaje mi się, że trzeba też patrzeć właśnie na skutki naszego zachowania. Wiesz, Piotr, jeszcze można tutaj ciekawszy case dać, już taki bardziej ekstremalny, co jeśli na przykład te nieprawidłowości dotyczą też Rady Nadzorczej, bo na przykład jest to... Albo któregoś członków i prezes, tak. Tak. Wtedy już nie ma do kogo za bardzo się zgłosić, chyba że do
do organu nadzoru albo... Jeżeli takowe jest. Ale to tak bym ja na to patrzył przynajmniej. Znaczy na pewno ja myślę, że zarzuciłem ten temat, bo pewnie zdarzają się takie sytuacje, że nie zdarzają się. Dyrektorzy finansowi wiedzą jednak bardzo dużo o spółce i tych oficjalnych informacji, powiedziałbym formalnych, ale też mają całą masę informacji, które może niekoniecznie są informacjami, które by chcieli mieć, tak? I on może chcieć przekazywać dalej pozytywnie, tak? W interesie spółki. Więc Rafał, jaka twoja perspektywa taki trudny? Moja perspektywa jest znowu taka, że po pierwsze dyrektor finansowy powinien być transparentny i powinien takie informacje, jeżeli są istotne, czy musi ocenić ich istotność i rozważyć ich dostarczenie radzie. Ja zwykle to, co rekomenduję w takich sytuacjach, to jest też, żeby nie wychodzić przed szereg, tylko konsultować się w takich sprawach chociażby z prezesem i wspólnie podejmować decyzję, czy dostarczamy tą informację, czy jej nie dostarczamy. Z praktyki, którą miałem, było tak, że prezesi raczej chętniej dzielili się informacjami, niż postanawiali, żeby coś było nieprzekazane do Rady Nadzorczej. Pamiętajmy też zawsze, że nawet jeżeli taki prezes powie nie przekazuj tego, bo to może być groźne dla kogoś, to na koniec nie zostaje moja odpowiedzialność i zostaje moja ocena istotności tego zjawiska. Natomiast będę po konsultacji z prezesem i mam szansę go uprzedzić, że ja pomimo jego jakiejś oceny tą informację Radzie dostarczę. Więc takie trudne sytuacje mogą się zdarzać. Kluczowa jest tutaj komunikacja znowu otwarta na linii Rada, na linii też prezes. Patrząc dalej, zmiany w KSH w zasadzie uniemożliwią ukrywanie informacji, tak? No bo oczywiście ile Rada zapyta o te kwestie, więc w takiej sytuacji, a mówimy o trudnej sytuacji, bo przecież taki dyrektor nie będzie szedł z informacją, że odpadły żaluzje w oknie, tak? Tylko będzie szedł naprawdę z istotną sprawą, no to rzeczywiście te przepisy mogą wtedy wspomóc. Tak, ale to tutaj znowu wymieniłeś kluczową kwestię, że Rada musi zapytać. A ja bardziej to swoje pierwotne pytanie rozumiałem, że to prawda jest inicjatywa dyrektora finansowego, czy członka zarządu, prawda? No i wtedy to on musi, to Filip też o tym mówił, musi ocenić istotność, na ile to jest istotne, na ile to wymaga raportowania do Rady Nadzorczej. To, co ja rekomenduję, to zawsze jeszcze gdzieś konsultacja wewnątrz zarządu, najczęściej z prezesem, co z tym faktem robi. Ciekawe, czy też... Tak, że jak mówimy o trudnych sytuacjach, to one, bo niektórym się wydaje, że trudne sytuacje to jest na przykład, jak mamy do czynienia z jakimś ewidentnym oszustwem, albo... A to paradoksalnie nie są najtrudniejsze sytuacje do podjęcia decyzji, nie? No bo jeśli mamy sytuację już taką, tak można zinterpretować też to, co powiedziałeś już najbardziej ekstremalnie, że na przykład prezes dokonał jakiegoś oszustwa i o tym wiemy, nie? No to tam jest akurat sprawa jasna. Oczywiście to nie jest komfortowa sytuacja, ale jakby co należy zrobić, to jest dosyć jasne dla większości z nas, miejmy nadzieję przynajmniej. Nie, ale trudne sytuacje to są takie, jak właśnie na przykład prezes o czymś nie powiedział albo coś przekręcił, nie wiadomo, czy zrobił to do końca, na ile to celowo zrobił, czy nie, i być może chciał dobrze, niekoniecznie wiadomo, czy jest to super istotne takie, czy nie jest to oczywiste. I w tej sytuacji to jest trudny wybór, jak się zachować i co zrobić. Warto tylko jeszcze pamiętać, ja bym jedną rzecz dodał, że jak nic nie zrobimy, to de facto stajemy się współodpowiedzialni. I tak zrobiliśmy. I też tak, chyba nie zrobienie niczego jest też decyzją, tak samo istotną. Tak, zresztą do tego, że niezrobienie niczego jest gorsze niż poinformowanie Rady. Tak? I też tak. To, co ja z praktyki wiem, różnice zdań między członkami zarządu, między prezesem a CFO się zdarzają. Natomiast kluczowe jest to, jak je rozwiązujemy i jak się komunikujemy w tym zakresie. No można mieć różnice zdań, można powiedzieć sobie, okej, nie zgadzam się z tym, czy uważam, że należy to dostarczyć Radzie, ale warto tą rundę komunikacyjną z prezesem odbyć. No tak, dokładnie. Jakby ta rozmowa, jeszcze raz rozmowa, wychodzimy chyba od samego początku i cały czas mówimy, że warto rozmawiać, cytując klasyków. Słuchajcie, będziemy tak troszkę zbliżali się do końca, ale takie pytanie pewnie trochę otwarte, bo też pewnie w głowach wielu dyrektorów finansowych to się pojawi, ale co w zasadzie mówić tej Radzie, tak? Czyli jakie informacje jej przekazywać? I pewnie nie odpowiecie katalogu całych informacji, bo najwłaściwsza odpowiedź jest, co zależy od organizacji, czasu, miejsca i pewnie trochę historii tej spółki, ale byśmy mogli coś podpowiedzieć dyrektorom finansowym, jakby co tak jakby
co przekazywać tej radzie, czego ona oczekuje. Filip, chcesz? Znaczy, to na pewno trzeba tutaj dobrze wyważyć też ilość informacji i zakres. Na pewno nie można przekazywać ani za mało, ani za dużo, bo jak za dużo będziemy przekazywać, to też informacje się staną niezrozumiałe. Na pewno też to, co jest przekazywane, to trzeba zawsze odpowiednio tłumaczyć, ale to w jaki sposób, to zależy od odbiorcy. Jeśli mamy radę na przykład samych finansistów, no to być może niektórych rzeczy nie trzeba tłumaczyć, ale jak nie mamy na przykład żadnej osoby biegłej w finansach, a może się tak też niestety zdarzyć, no to wtedy być może trzeba wszystko bardzo opatologicznie tłumaczyć i nie przesyłać w ogóle takich suchych danych finansowych, bo może wręcz to spowodować wprowadzenie w błąd, nie? Jak ktoś nie rozumie potem do końca to, co mu wysłaliśmy. Na pewno ważne, żeby mieć to, co raportujemy, było osadzone w strategii, się odwoływało do zrozumienia tego, jak spółka, na ile udanie realizuje strategię. Co jeszcze? No, ogólnie można pewnie wymienić takich dużo przymiotników, które do każdej komunikacji mają zastosowanie, tak? Czyli powinna być szczera, otwarta, uczciwa, rzetelna, precyzyjna, kompletna, przejrzysta. No, terminowa mi się nasuwa. Tak, długo można wymieniać i to wszyscy dobrze znamy i to niezależnie od tego, że to jest komunikacja do Rady Nadzorczej czy komunikacja spółki do akcjonariuszy, to te same kryteria tu powinniśmy zastosować. No i tyle. Znaczy, wydaje mi się, że ważne też, żeby była elastyczna, tak? Znaczy właśnie elastyczna, to już powiedzieliśmy o tym, że w zależności od sytuacji, od tego, kto jest odbiorcą, ale też w zależności od sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Tu Piotr, dobry temat poruszyłeś wcześniej, pandemii, tak jak się rozpoczęła pandemia, no to zupełnie innych wtedy informacji i zakresu, częstotliwości i charakteru informacji potrzebuje Rada i my powinniśmy wtedy inaczej komunikować niż w sytuacjach na przykład stabilnych, jak wszystko idzie dobrze. Tak? Więc to ważne, żeby właśnie mieć też odpowiednią elastyczność w takim pozytywnym rozumieniu tego słowa, jeśli chodzi o to, jak się komunikujemy. Dobra, to ja to uzupełnię takim wymiarze praktycznym, jak to robiłem zwykle. Trzy rzeczy. Pierwsza, ocena sytuacji finansowej spółki, rozumiana jako bilans i rachunek wyników zwykle, w zależności też od rodzaju przedsiębiorstwa, to jest większy nacisk na rachunek wyników bądź na bilans, płynność, tego typu rzeczy. I to jest taka jazda obowiązkowa. Natomiast to, co zwykle było najciekawsze, tym, co dostarczaliśmy Radzie i to, czym Rady interesowały się najbardziej, to były dwa kolejne elementy. Pierwszy element to z jakich elementów biznesowych te kwestie finansowe wynikają. Takie ewidentne przełożenie tego na biznes, na sprzedaż, na wolumen, na sztuki, na tego typu kwestie, czasami na ceny. To było niezwykle istotne i niezwykle ciekawe też dla Rady. I druga informacja z tego katalogu najciekawszych to pozycja rynkowa, w tym benchmarking z podobnymi podmiotami na rynku. I muszę powiedzieć, że benchmarking zazwyczaj był tą najciekawszym wydarzeniem, które omawialiśmy z Radą Nadzorczą, kiedy pozycjonowaliśmy się sami na tle konkurencji, na tle tego, jak my wypadamy, gdzie zmierza konkurencja, co robi konkurencja. Oczywiście wszystko w tych wymiarach też strategicznych, o których wcześniej powiedział Filip, ale zasadniczo ocena sytuacji finansowej, biznes i trendy w biznesie i trzecia rzecz to pozycja rynkowa w sensie konkurencji. I wielu dyrektorów finansowych się złapało teraz za głowę, bo pewnie jeżeli jeszcze pierwszy punkt to w standardzie mają, to pozostałe dwa niekoniecznie w tych firmach, w których oni są, funkcjonują. To tak moja uwaga jest praktyczna. Panowie, słuchajcie, proponuję, żebyśmy zakończyli. Zostało... Ja przepraszam, jeszcze dodam może jedną rzecz, bo my o tym mówiliśmy, ale to bym podkreślił, bo to jest jednak szalenie ważny aspekt, który jest często gdzieś tam niedoceniany, bo ludzie albo nie za bardzo się dobrze orientują w materii, albo no nie za bardzo może to wszystkich interesować. Zarządzanie ryzykiem. Nie? Znaczy zawsze o ryzykach trzeba się komunikować i o tym we własnym interesie też CFO zazwyczaj jest tak, że dobrze, żeby on o ryzykach mówił i tu się komunikował Radzie Nadzorczej,
Więc to jest taki obszar, który zawsze pewnie jak mantrę ja powtarzam i gdzieś tam staram się w tych organach, w których jestem, nadawać mu większe znaczenie niż mniejsze. Zarządzanie ryzykiem to samo stwierdzenie, byś mógł powiedzieć spokojnie do rad nadzorczych, nie tylko do dyrektorów finansowych, tak, że na obydwie strony to powinno nam funkcjonować. Panowie, bardzo wam dziękuję za czas, bo bardzo miło posłuchać waszych opinii, nie tylko dla mnie, ale myślę, że to dla naszych uczestników konferencji również. Jak mówiłem, to trochę biegło życie obok na czacie, więc może nie odnośmy się już tam, co tam miało się pojawić, to się pojawiło. Dziękuję bardzo i zapraszam za chwilę na kolejną prelekcję. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Miłego dnia.